Z, dwa, trzy, trzy szybkie testy. Mam nadzieję, że e, będzie dobrze wszystko z dźwiękiem i technologia nas tym razem nie pokona tak, jak było przy okazji ostatnich e, pewniaczków. Panie i panowie, wielki weekend, wielka bitwa Radą zbliża się e, tymi naprawdę największymi krokami, bo dosłownie kilka dni do e, kolejnej gali KSW. E, no i oczywiście czas na pewniaczki, czas na typowania. Tradycyjnie w naszym Eksperckim gronie. Mam nadzieję, że poprzednie dały wam zielone kupony, a o to, aby i na tej gali były zielone kupony, zadbają oczywiście. Bartek z taura, Lowking Lowking.pl Witam, cześć Krzysiek Gutowski Cześć Skrawarszawa Warszawa czy Nemezis? Nemezis. 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 Właśnie Miałem Cię zapytać ostatnio, bo w transmisji chciałem Cię przedstawiać i e, nie do końca wiedziałem. Także wszystko jest jasne. Dobra, nie tracimy czasu, bo wiadomo, że każdy tutaj już przygotowany jest z notosikiem i długopisem, jakie nasze będą typy na pojedynki. Zaczynamy w takim razie od samego dołu. Pierwsza walka: Jacek Gać kontra Michał Gniady. I to jest pojedynek, który oczywiście tutaj. Tych zmian na karcie było dużo, jakoś wyjątkowo dużo. Mam wrażenie, że prawie połowa karty. E, Jacek Gać, zmiana rywala, wskakuje na jego miejsce Michał Gniady. Panowie. Słucham waszych propozycji na ten pojedynek. Gutek, zaczynasz dzisiaj. No, ciężko mi być, że tak powiem, bezstronnym tutaj, także ja obstawię Jacka oczywiście, ale też z uwagi na to, że po pierwsze ma zmienionego przeciwnika, po drugie, no, yy, Michał też jest taki, że nie stroni od tych wymian stójkowych, a będzie mu brakowało, myślę, siły rażenia w porównaniu z Jackiem, także jeśli nie sprowadzi, to myślę, że Jacek skończy tą walkę przed czasem. No ja w ogólnym rozrachunku patrzę na tę walkę podobnie, to znaczy jako konfrontację Stójkowicza z Graplerem mimo wszystko, pomimo iż Gniady lubi się być w Stójce, tak jak wspomniał Krzysiek. Natomiast bierze tę walkę w zastępcy chyba dwa tygodnie, ma niespełna na przygotowania. Y Ogólnie jest tu sporo znaków zapytania, bo obaj zawodnicy są dopiero na początku swoich karier. Natomiast Jacek Gać ma stójkę niewątpliwie po swojej stronie, gabaryty po swojej stronie, przygotowanie, e, obóz przygotowawczy po swojej stronie, więc wydaje mi się, że wszystko będzie zależało od tego, gdzie toczył będzie się ten pojedynek. Czy Jacek utrzyma go w stójce, czy też nie utrzyma? Jeżeli nie utrzyma, to prawdopodobnie Gniady ma jakieś szanse, a jeżeli e, rozegra się to na nogach, no to zdecydowanie Jacek Gać. Obejrzałem sobie jeden wywiad z Michała Gniadego, który mówił, że w zasadzie po ostatniej walce zrobił sobie tylko tam parę dni przerwy, szybko wrócił, że jest w treningu, że nie ma znaczenia, ale zawsze ma to znaczenie, jak bierzesz pojedynek w zastępstwie, bo to jest jednak całkowicie inny styl przygotowań. Ja myślę, że tu wspomniałeś o tym, że ten gabaryt może załatwić sprawę, gabaryt na korzyść seksy i też, jeżeli miałbym postawić, oczywiście też trochę koleżeńsko, ale odkładając gdzieś naprawdę możliwe, najbardziej wszystkie, wszystkie koleżeńskie. sprawy, prawy na bok, to, to stawiam tutaj po prostu na Jacka, znając jego siłę rażeniową, o której już wspominaliśmy. To co panowie jedno, jednogłośnie? Jacek Gacia, sposób e, zwycięstwa to od razu przy okazji? TKO. Ja też TKO. Myślę, że ta walka nie potrwa dłużej niż dwie rundy. do dobra, jedziemy dalej w takim razie. Krystian Bielski no i kolejna zmiana rywela. E, wskakuje Konrad Rusiński za Ander Wrcicia. E, Bartek, może ty. Ja Słuchaj. Ja uważam Konrada Rusińskiego za utalentowanego zawodnika, Bardzo. który ma tutaj naprawdę przyszłość nad Wisłą, a może nie tylko nad Wisłą. Natomiast no, bierze ten pojedynek jednak na tydzień około przed galą, więc wątpię, aby był w takim sztosie treningowym. Owszem, ta presja jakaś wielka, być może na nim nie będzie ciążyła z tego, właśnie z tego powodu, że jest raczej skreślany. W ogólnym jednak rozrachunku. Spodziewam się, podobnie jak w poprzedniej walce, konfrontacji Stójkowicza z Grapplerem. Nie mam wątpliwości, że Konrad poszuka tutaj obaleń. Jeżeli sfinalizuje je, to kto wie, kto wie, może powtórzyć to, co zrobił y, Igor Michaliszyn z Krystianem Bielskim. No ale Krystian Bielski jednak jest silny jak tur, ma pełne przygotowania za sobą, ma lepszą stójkę a ta walka z Łukaszem Siwcem niedawna, Konrada Rusińskiego jednak pokazała, że być może jeszcze ten Konrad nie rozkłada sił tak jak należy, bo w pierwszej rundzie zdominował, świetnie wyglądał a już pod starcu. koniec było ciężko, to pod koniec pierwszej rundy tak, a w drugiej już niestety, znaczy dla niego niestety oczywiście, wyglądało to słabo, więc tutaj jeżeli nie przełamie Bielskiego, no to wydaje mi się, że Krystian to wygra i mój typ jest taki, że stawiam jednak na Krystiana Bielskiego, który ma pełen obóz przygotowawczy za sobą Gutek? Ja myślę, że Krystian Bielski skończy Konrada druga, trzecia runda. No właśnie z uwagi na to, że Konrad w zasadzie bardzo mocno od pierwszej rundy i, i tylko w tej pierwszej rundzie wszystko wkłada w te zapasy. Nie wydaje mi się, że jest w stanie w tej pierwszej rundzie, nawet jak wywróci, to skończyć Krystiana i nawet gdyby wygrał tą rundę to Pewnie się powtórzy taka bliźniacza sytuacja z tej walki z Siwcem. Także nawet gdyby wygrał tę rundę, to, to, to wydaje mi się, że Krystyn nie wypuści tej walki potem w drugiej, w trzeciej i, i przełamie i skończy Konrada. W trzeciej rundy to, to Rusiński nie widział, bo, bo to jest gość, no, który. Wydaje mi się, że w jednej walce stoczył trzy rundowe i wyglądał tak, całkiem źle. Pod... No, tak, wydaje mi się, że sprawdzałem. A no dobra, nie będziemy po, teraz sprawdzać, pod ale. Pod tym kątem, że charakter miał, znaczy był ultra zmęczony, ale. Ale ja też pamiętam tą walkę z Siwcem, że faktycznie tam głównie zadecydowało kardio, bo on w pierwszej rundzie naprawdę świetnie sobie radzi. Fanto, te obalenia, Zafiksowany na te, na te zapasy cały czas i naprawdę dobrze to wyglądało, ale też, też miałem okazję obejrzeć i komentować wiele walk Bielskiego. No To jest chłopie do ubijcia, no i to jest naprawdę taki, tak jakby taki tur, który, który nawet jak wygląda na zmęczonego, to cały czas jeszcze gdzieś potrafi wykrzesać siły, żeby te trzy rundy sobie przewalczyć. Także ja może teraz zacznę. Krystian Bielski i też przed czasem też TKO. Taki jest mój typ. Panowie? Bartek. Ja tak samo <coughs> robisz TKO, dokładnie. No dobra, ale jesteśmy zgodni. Eee, idziemy dalej. Eee, cały czas patrzę, że nie idziemy po kolei, od razu to mówię, bo jedziemy z fight cardem, który mamy wydrukowany z Tapology. Wójcik z Luis Enrique da Silva. No to jest pojedynek, który na papierze zapowiada się naprawdę jako jeden z tych, które mogą zgarnąć Fight of the Night. Eee, to ja może zacznę teraz dla odmiany, jako gospodarz tej pięknej typowania tej audycji. Eee, Wójcik, cztery zwycięstwa z rzędu. W każdym następnym pojedynku, który robił Fen, pokazywał, że e, jakby drugą młodość przeżywał. I to, co była jego przygoda z KSW wcześniej, przed tym, jak został z tego kontraktu zwolniony, myślę, że to wszystko trzeba zakopać i patrzeć na to, jak wygląda Marcin wójci w ostatnich pojedynkach, a wygląda fenomenalnie pod każdym względem. Nie wiem, z czego to wynika, ale mam nadzieję, że teraz to wejście do organizacji i walka z takim rywalem jak Luis Enrique, który jakby nie było nokautował Tomka Narkuna, przecież absolutnie top zawodnika przez wiele, wiele lat w organizacji KSW, da nam dobry pojedynek, ale uczciwie patrząc na możliwości dwóch zawodników też wszechstronności, skłaniam się, aby tutaj naprawdę postawić na Marcina Wójcika. E, coś czuję, że, że to będzie kolejny jego fantastyczny występ. Ja jestem pod dużym wrażeniem. Zetnę sobie tylko na kursy jeszcze, żeby nie było e, i wam już szybciutko powiem. Wójcik 1 3.32 32 na da Silwę. No nie wierzą w Brazylijczyka, e, boherzy fortuny nie wierzę również i ja, Marcin Wójcik. TKO, to jest mój typ. Słuchaj panów. Czy ja jestem fanem Marcina i uważam, że jest bardzo mocny. I ta pierwsza jego przygoda, pierwszy epizodska. Wydaje mi się, że też był rzucony na bardzo głęboką wodę. Jakby przegrał z narkunem, przegrał z Askamem, no ale to wtedy to byli oni byli naprawdę na swoim, że tak powiem, Na, na, bardzo, się. na, na bardzo wysokim swoim, jakby pe, takim. W, w, momencie swojej kariery, gdzie obaj byli na fali, może w ten sposób. Marcin wtedy, jakby, mi się wydaje, że po prostu było za wcześnie, że on się wtedy rozpędzał. Myślę, że teraz jest rozpędzony, jest wszechstronny, mocno bijący, mocne ma zapasy. No, poza tym, dawno już nie było jakiegoś u nas mocnego zawodnika w tej kategorii. Wydaje mi się, że Marcin będzie tym zawodnikiem i ja na niego stawiam. Może nie przez TKO, tylko bardziej przez decyzję, ale mimo że. Daje szansę oczywiście Sylwię. Wierzę, że może tą wygrać walkę, może znokautować go. Jak skoro znakotował Narkuna, to może też znakotować Wójcika, ale y, obstawiam Marcina przez decyzję. Ja szczerze mówiąc, tutaj nie mam większych wątpliwości. Dla mnie, Marcin jest jednym z największych faworytów w tej rozpisce, w tej karcie walk, może nawet największym. Luis Henrique da Silva nigdy nie robił na mnie wrażenia ani w UFC, ani potem teraz w tych walkach. Owszem, Tomasz Narcona fantastycznie skończył, ale to nie jest zawodnik, ani jakoś szczególnie utalentowany w stójce. Ani dobry zapaśnik, ani sprawny grappler. E, wszystkiego potrafi po trochu, natomiast Marcin Wójcik prezentuje się, tak jak wspomnieliście ostatnio, rewelacyjnie. Przydadzą mu się te walki ostatnie z, z dużymi rywalami, z Wieczorkiem i z Oliveirą, ponieważ tutaj też chyba będzie miał, e, będzie ustępował gabarytami Brazylijczykowi. Potrafi walczyć z większymi od siebie przeciwnikami. W mojej ocenie może to wygrać w każdej płaszczyźnie zarówno w stójce, jak i w parterze przez... Y Poddanie albo też przez uderzenia. Więc mój typ jest Marcin Wójcik przez techniczny nokaut. No, no dobra, to jedziemy dalej. Eee... No dobra, coś wymienię tutaj kolejności, bo chcę zostawić te pojedynki niektóre na no, takie bardziej. Dobra, anita Bekus, Maria Silva. Rozumiem, Bartek, że ty, ty kobieca mała tradycyjnie tradycyjnie nie jeszcze. Na dwoje je? babka wróżyła. <laughs> <laughs> tak to powiem. <laughs> że to wydaje mi się, o ile pamiętam dobrze, y... Maria Silva jest dobra w parterze chyba. Ta, coś, no, tak, no pokonała mi zabrać do tego bagie świli, no. Dobra. Tylko w parterze, więc chyba takie kotły czekają nas zapaśniczo parterowe Wydaje mi się, że o ile pamiętam, to ta Maria Silva, Silva jest lepsza w parterze, więc stawiam na nią. Tak. Czy chcesz tutaj się jakoś rozwija specjalnie przy, przy okazji starcia pań? Nie procedując <laughs> oczywiście, po jedynku. Ale ta. nie spodziewam się, że, to, że będzie to naj, najwyższej formy widowiskowa bitka w stolicach Znaczy najwyższej formy pewnie nie, ale wydaje mi się, że ani ta poprawiła się w tej stójce, przynajmniej taka jest odważniejsza, że próbuje się bić w tej stójce, bo wcześniej rzeczywiście tylko parła w te zapasy. Aczkolwiek bym powiedział, że ten jej parter to polega też na tej fizyczności bardziej niż na technice i teraz będzie się biła z zawodniczą, która też jest silna fizycznie i teraz pytanie, czy gdzie uda się ją fizycznie przełamać, żeby móc w tym parterze nawiązywać walkę, czy nie? Wydaje mi się, że nie. Dlatego obstawię Marię, ale yy... No myślę, że myślę, że ta walka jest bliska wbrew pozorom. Bliższa, Bliższa niż kurscy dłuku niż... Pewerów. Tak, jak jeden 1,33 na Silwę e, i 3,32 na Bekus. No to jest jednak spora, spora faworytka w osobie Brazylijki. No, ja tutaj, ja tutaj przychyla się trochę do kursów, patrząc na to, e, bo to no, oczywiście to jest najgłupsze porównanie, bo rywa, rywa, rywal, rywalowi nigdy nie równy. Ale skoro Bekos przegrała z Bagiszwili, którą pokonała Maria Silva, no to matematyka dla mnie jest prosta, że Maria Silva jest dużo sprawniejszą graperką, dużo bardziej aktywną w parterze i myślę, że właśnie w tej płaszczyźnie grapersko e, zapasiczo parterowej to się wszystko rozwiąże. E, myślę, że trzy rundy niezbyt emocjonującego pojedynku, ale jednak na korzyść Brazylii. To ja sobie zapiszę tutaj decyzję. Na korzyść Maria Silwy. Dobra, Kamil Gawriołek, Stefan Wojczak. Tutaj chyba zmiany nie było, przynajmniej, przynajmniej nie słyszeliśmy do teraz. Chociaż dowiedzieliśmy się przy chwilę przed nagraniem, że, że Albert ma nowego rywala, ale o tym e, za chwilkę. E, panowie? E, no. Kolejna konfrontacja trochę na zasadzie grappler kontra Stójkowicz. Gawryłek poszuka prawda. tutaj oczywiście zapasów walki w parterze, natomiast w powalczy o to, żeby utrzymać ją na nogach, gabaryty. Chociaż wiesz co, w starciu ze Stosiczem Wojcak e, tam próbował tak. bardzo nieudolnie zresztą, e, no tak. próbował non-stop szukać tego sprowadzenia jednego Bo on, ten Wojcak w poprzednich walkach swoich, on w parterze nie jest taki kompletnie w cudzysłowie lewy. On potrafi się tam trochę kręcić. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli trafi na plecy, to będzie miał problemy z Kamilem Gawryłkiem i moim zdaniem, Słowak spróbuje tę walkę przeciągnąć na kolejne rundy, ponieważ Gawriolek, o ile się nie mylę, a chyba się nie mylę, jeszcze nigdy nie widział w swojej zawodowej karierze drugiej rundy. Więc kto to wie, jak prezentuje się pod kątem kondycyjnym. Więc jeżeli w pierwszej rundzie nie skończy tego Wojczaka jakimiś uderzeniami z góry, może poddaniem, no to może się tutaj zrobić ciekawie. Eee, suma summarum uważam jednak, że Kamil Gawriolek będzie w stanie ostatecznie, wiecie co zrobić, wygrać dwie z trzech rund. Wydaje mi się, że Umęczy. On jest agresywny od początku. Wydaje mi się, że y, te gabaryty Wojczaka, jednak i to, mimo wszystko, trochę większe doświadczenie, nie wystarczą na to, aby powstrzymać Kamil'a Gawriółka, i Polak ugra dwie z trzech rund. W trzeciej będzie walczył o przetrwanie, ale przetrwa. Gutek? Mi się wydaje, że tutaj wielkość Stefana też zrobi różnicę. Dwa metry wzrostu, nie? Tam jest. Tak, a, a Kamil nie jest. Y... No, nie chcę brzydko powiedzieć, jakimś takim górnolotnym strajkerem i może mieć duże problemy, żeby się jakoś przedostać do niego, nawet żeby go złapać. I teraz wydaje mi się, że on też jest nawet w parterze takim typem umęczacza. I on musi szybko sprowadzić go, żeby zacząć go umęczać. Jeśli go szybko nie sprowadzi, to mu się go nie uda w stójce umęczyć. To znaczy w stójce myślę, że e, m, Słowak tak? może, może trzy, trzy rundy może w stójce chodzić i boksować. Tak jak robi to z Tosicem prawie trzy rundy. I to cały czas będąc bardzo aktywni, tak. zmieniają pozycję, gibając się. Tak. Jak na wagę ciężką, na ten gabary, to tak. naprawdę wyglądało to imponująco. Także jeśli, wierzę, że on się może bić trzy rundy w stójce i nie, nie zmęczyć się. Z, a Kamil musi go szybko sprowadzić, żeby zacząć ten proces umęczania się. I wtedy może nawet go myślę poddać. E, pff, także ja. Ja zaryzykuję i w tej walce postawię na Stefana. Myślę, że to też jest dosyć bliska walka. Patrzę na kursy, bo, bo jest 165 Gawrio, 224 Wojczak. To no, jest faktycznie bliski, bliski, bliski pojedynek. E, czyli dla ciebie decyzja Wojczak, tak? E, decyzja Wojczak, tak. U ciebie Kamil Gavriol, to też decyzja? No to kurczę, właśnie to jest to starcie, w którym ja też postawię na underdoga. Eee, I też myślę właśnie, że cardio odegra tak naprawdę kluczową rolę w tym pojedynku, eee, patrząc i obserwując pojedynki jednego i drugiego. Nic nie będę dodawał, bo e, panie i panowie, też myślę, że wszystko zostało powiedziane tutaj. Eee, 2.24, kuszący kurs i ja stawiam na decyzję dla Słowaka w tym pojedynku Jedziemy dalej, żebym nikomu nie pomyślał Bo już teraz zmieniam sobie kolejności sam To mamy, to mamy, to mamy, to mamy to mamy. No dobra, Alberto Dzimkowski Z Jorge Bueno, to jest ta nowość, którą dowiedzieliśmy się Chwilę przed nagraniem eee, No kilka dni przed pojedynkiem zmiany rywala eee, Na dużo mniejszego, przede wszystkim Jorge Bueno, eee, bardzo jedno jednowymiarowego we Bo to jest absolutnie no Moim zdaniem tylko parterowiec mm. Nie jestem do końca przekonany, czy poradzi sobie z fizycznością Alberta Odzimkowskiego, ale między innymi jest dla nas z nami studio Gutek, jako dzisiejszy ekspert, bo no ty najwięcej wiesz: tronujecie razem, przygotowujecie się razem. E, także w tym typowaniu zdaje się absolutnie na Ciebie. E, no, wygra oczywiście Albert Odzimkowski. I e, tak jak powiedziałeś, też chorka <laughs> jest. Taki fizyczny nawet w tych zapasach, nie jakiś super techniczny w tych zapasach, raczej jest oczywiście parterowcem, ale jest z niższej kategorii, wziął walkę na ostatnią chwilę, mimo że tam chyba tydzień temu walczył. To, to też nie jest to, to jest zawodnik z tej kategorii Wygrał nawet, ale z gościem ujemnym rekordzie, to tak nie wiem, czy do końca możemy to tak, wiesz, traktować na poważnie. czy na pewno nie jest zawodnikiem, który jest t, tak silny jak Albert, taki, takiej wielkości jak Albert i wydaje mi się, że nie będzie w stanie Alberta po prostu sprowadzić. I będzie musiał się z nim bić w stójce, a tam po prostu jest nie na tym samym poziomie co Albert. I e, jeśli oczywiście Albert nie zrobi, y, nie dogonią go jakieś demony z y, przeszłych walk, to, to skończy tą walkę y, y, przed czasem. No ja pamiętam Jorge Buenos z tej walki ostatniej z Dominikiem Humburgerem. Jest tak, jak mówi Wszystko Krzysiek. Ja dodałbym tylko, że nawet na tym dużym zmęczeniu, bo dość szybko się zmęczył. Jeszcze potrafił w tej trzeciej rundzie odpalać cepy, jeszcze potrafił szukać tych obaleń, więc teoretycznie był już w trybie zombie, ale w tym trybie zombie pozostawał jeszcze w miarę relatywnie aktywny, więc wydaje mi się, że on tutaj będzie tanio nie sprzedał. O, w ten sposób nie położy się, nie schroni się tutaj ręki w żółwiu i nie poczeka na przerwanie, tylko będzie starał się walczyć. No ale trudno tutaj nie widzieć faworyta w Albercie Odzimkowskim, który no, ma za sobą pełen obóz przygotowawczy, jest większy, silniejszy, lepiej poukładany stójkowo. Myślę, że zapaśniczo też nie będzie łatwy do przewrócenia, więc tak, Albert Odzimkowski to wygra. To ja tylko dodam, że Albert Alcimkowski przez TKO. E, pokusiłbym się nawet e, o postawienie, że skończy się to w pierwszej rundzie. Ale poczekamy, zobaczymy. E, dobrze, no to jedziemy do komen eventu. Bartosz Leszko kontra Piotr Kuberski. Świetne starcie. Sio, to jest kozak starcie. E, Absolutnie. Tutaj no, bardzo trudno mi tutaj Monetą wskazać. Monetą rzucić, co? Tak, wskazać no. faworyta. Wydaje mi się, że kursy bukmacherskie mniej więcej odzwierciedlają. E... A już ci powiem. Wydaje mi się, że jest niewielkim Bartosz Jeden, Tak, czy 1,73 no. leśko, 2,11 kuberski, to jest. No tak, no Bartosz Leśko jest wszechstronny, potrafi bić się w każdej płaszczyźnie. Ma te swoje gabaryty, to on ma chyba kapitalny zasięg ramion, e, potrafi kopać na różne sposoby. E, jest młodszy chyba o prawie dekadę, chyba o 8 albo 9 lat od Piotra Kuberskiego, ale powiem wam, co, co cały czas mi chodzi po głowie od czasu walki Piotra Kuberskiego z Kamilem Wojciechowskim. Ostatecznie może to nie mieć żadnego znaczenia, ale pamiętam, jak po tej walce, jak wygrał, już w dominującym stylu zresztą, opowiadał, jakie dramaty mentalne przeżywał w drodze do tego pojedynku. Mówił o tym, że naprawdę bardzo ciężko mentalnie było mu to znieść, że miał świadomość, że wychodzi do bardzo ciężkiego rywala i mentalnie mówi, że to był dramat. Więc zastanawiam się, czy. Czy to się może jakoś tutaj przełożyć na jego debiut w KSW? Jeżeli do Kamila Wojciechowskiego masz takie demony w głowie, to czy to może jakoś tutaj się odbić również na tych demonach? Czy mogą one powrócić w starszu z Bartoszem Leczką? I tego nie wykluczam. Natomiast ogólnie. Ogólnie wydaje mi się, że Piotr Kuberski spróbuje to utrzymać w stójce. Tam rąbie tymi niskimi kopnięciami bardzo mocno. Lubi atakować frontalem i poprawić ciosami, więc na to będzie musiał uważać Bartosz Leśko. I wydaje mi się, że Piotr spróbuje utrzymać to w stójce. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że jednak faworytem tutaj jest minimalnym Bartosz Leśko. Jako zawodnik wszechstronniejszy, cały czas się rozwijający, głodny, więc stawiam na Bartosza Leśko. Krzysiek. Czy mi się wydaje, że nawet jeśli Piotrek miał demony związane z nazwiskiem Wojciechowskiego, to w walce wyglądało to yy, inaczej radzieć z tymi demonami super. Czyli. No, a wyszedł tylko za Chwilę robić. Im więcej demonów, no. ty, 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 tym, tym lepiej może. A może jeśli nie będzie tych demonów, to, to będzie jeszcze, jeszcze lepszy Kuberski niż był tam. Na pewno ma dobry boks, na pewno ciężkie ręce, na pewno wierzy w ten boks i, 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 i szuka tych ciosów. Wątpię, żeby chciał robić zapasy z, z Bartkiem, żeby ten, nie chce mieć się tracić tam siły, także będzie chciał boksować, ale wiem z pierwszej ręki, że Bartek też tam. Ten swój boks poprawił i e, już ostatnie walce zresztą pokazał e, z tym niedoszym przeciwnikiem Alberta, e, że m, dobrze boksuje, poprawnie boksuje, korzy zaczął korzystać z tego zasięgu. Myślę, że napsuje krwi Piotkowi w tym boksie. To znaczy inaczej, że, że Piotr będzie miał więcej problemów w boksie z Bartkiem niż się spodziewa tego. No i tak jak mówiliście, Bartek jest wszechstronny, kopie, boksuje, y niezły ma zapasy, niezły ma parter, także ma jakby więcej argumentów, żeby wygrać tą walkę. I tak obstawię, że to będzie decyzja, Bartka ciężko, ciężko skończyć, Piotrek lubi ko kończyć, więc jeśli za dużo włoży w to skończenie i mu się nie uda, to, będzie go to za może, może go to kosztować walkę. Y tak, także ja, ja, ja stawiam na Bartka. To też ja też bym tutaj się trochę też do tego, co, 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 co Bartek mówiłeś o tej, o, o tej psychice, że faktycznie debiut w KSW to też, jest, to też jest spore obciążenie. Bartek Leszko naprzeciwko, który niesiony jest fantastycznym zwycięstwem, e, też na pewno gdzieś tam w głowie będzie siedział. Oczywiście Podchle też, że poradził sobie z demonami, wyraczył w Wojciechowskim świetnie. E, też zawodnik, który potrafi e, wszystko. Ale jeżeli chodzi o wszechstronność, to, to chyba jednak Leśko, e, Bartek Leśko stoi trochę wyżej w łańcuchu pokarmowym, w mojej opinii, e, zawodników tej kategorii wagowej. E, I jeżeli ja mam typować tutaj, no to ja też typuję Leśko. E, ale jak mam być szczery, to na kuponie. Pominę ten pojedynek, bo tu jest naprawdę walka, w której może, e, może pojawić się, wydarzyć się wszystko. Niemniej jednak dla mnie, wartość Leszko, mało tego Leszko, Le, Leszko, dlaczego Leszko? Leszko e, i, i myślę, że nawet ta walka nie potrwa pełnego dystansu, ale tutaj bym postawił suba, że jest w stanie go poddać e, gdzieś na jakimś zmęczeniu, gdzieś, gdzieś przy siadce, gdzieś może złapać, e, złapać plecy i e, zmęczonego kuberskiego po prostu poddać. Więc mój typ, Leszko, suby. Ja leśko, decyzja. Ja też leśko, decyzja. No, <laughs> okej, okay. No dobra, panowie. No to dymy, fanfary, lasery, bo dochodzimy do walki wieczoru, Gali w Radomiu, bo w końcu to jest bitwa o Radom, czyli Rudkowski, Kaczmarczyk. To ja może pozwolę sobie teraz zacząć. Mm. Nie wydaje mi się przy całej mojej sympatii dla Patryka, że to jest moment, aby konfrontować się z takim zawodnikiem jak Daniel Rudkowski. Który nie popełnia swoich pojedynków błędów. Może, e, może w tej walce z Parnasem błąd popełnił bardziej w głowie, niż popełnił go technicznie. A tutaj, zmobilizowany, aby trochę też utrzeć nosa Patrykowi o to, że walczy u siebie, e, o to, że musi wiele rzeczy udowodnić, e, myślę, że nie będzie w stanie Patryk Kaczmarczyk. Nawet rozwinąć skrzydeł, patrząc na to, jak tłamsi takich rywali Daniel Rudkowski I przy całej mojej sympatii dla Patryka i miłości dla Rudka, z którym rozmawiałem zresztą jeszcze wczoraj telefonicznie. Wiem, że jest dobrze przygotowany. Trochę tam, się, trochę tam było problemów w tych przygotowaniach, ale finalnie mówi, że wyszło to na plus dla niego. Eee, i, I ja tutaj po prostu zakończę typowaniem Daniel Rutkowski przez, przez decyzję. No to jest walka z znaku zmiany warty. Pytanie, czy dojdzie do tej. Do zmiany tejże warty. Niewątpliwie, Patryk Kaczmarczyk z każdą walką się rozwija. Wydaje mi się, że Daniel Rudkowski jest w swoim prime i raczej, jeżeli się rozwija, być może jeszcze się rozwija, ale znacznie wolniej. Na no pewno zgodę, i raczej się stara się utrzymać się. To, co, to, co już potrafi, ewentualnie dodawać jakieś nowe elementy. I pytanie, właśnie, czy, czy Patryk Kaczmarczyk jest już na tym poziomie, na którym już od jakiegoś czasu znajduje się Daniel Rudkowski? I szczerze mówiąc, mam wątpliwości. Nie wątpię, że Patryk Kaczmarczyk tutaj z czasem, za kilka lat, będzie. Znaczącą postacią, jedną z najważniejszych w kategorii piórkowej nad Wisłą, ale wydaje mi się, że to jest jednak odrobinę za wcześnie. Pod kątem zapaśniczym. Nie spodziewam się, aby Patryk był w stanie tutaj przewracać Daniela Rutkowskiego. No Daniel Rudkowski to jest rewelacyjny zapaśnik. Jeżeli ktoś kogoś będzie tutaj przewracał, to najprawdopodobniej właśnie Daniel Rutkowski, więc to do, od niego będzie zależało, gdzie ta walka będzie się rozgrywać. Jeżeli z jakiegoś powodu nie będzie muszło w stójce, jak najbardziej może poszukać obaleń i wydaje mi się, że istnieją spore szanse na to, aby je sfinalizował. A zatem doświadczenie, wszechstronność, sroga kondycja, wszystko to stoi po stronie Daniela Rudkowskiego i to jego tutaj typuje. To znaczy, <grym> zgadzam się <grym> oczywiście z tym, co mówiliście, ale miałem okazję... Ale tyś miałeś okazję porobić, nie? Z, z Patrykiem. E, to znaczy, do tej walki nie, ale no, znamy się, też przyjeżdżał Patryk do nas, Daniel też przyjeżdżał, także w sumie mniej więcej wiem, na jakim są obaj poziomie, ale przede wszystkim chodzi mi o Patryka. To znaczy obserwujesz od dłuższego czasu i, y, to, jak on się poprawia na, na treningach i... Y, to jest oczywiście, wiadomo, sala, sala to nie walka, ale, ale poprawia się dużo więcej niż pokazuje to w walkach. Także wydaje mi się, że on jest już na tym poziomie, żeby pobić się z, z Danielem. że to nie jest za wcześnie? Myślę, że to jest dobry moment po prostu i myślę, że ma realne szanse. Teraz, <laughs> czy mu się to uda? Ja szczerze mówiąc obstawiam Daniela, ale nie dlatego, że jest za wcześnie dla Patryka, czy jest za młody, czy coś, tylko. <laughs> Patryk zawsze miał tak, nie chcę powiedzieć, że problemy kondycyjne, bo nie, bo on się bije, nawet te trzy rundy, jak jest ciężko, to się bije, ale to nie jest ta kondycja, która, którą ma Rutek. I jeszcze Rutek, on lubi się bić męcząc przeciwników, jemu się to podoba, to jest styl walki, który on lubi. Patryk, jak jest zmęczony, robi dużo błędów. Rutek nie robi tych błędów, jak jest, nawet jak jest zmęczony, nawet jak to jest trzecia runda. Także <laughs> wydaje mi się, Wydaje mi się, że Patryk też będzie próbował rudka zaskoczyć jak Parnas i jakimś sprowadzeniem. Myślę, że to też będzie gdzieś tam część planu Patryka. Ale wydaje mi się, że po prostu tak ta żelazna kondycja rudka to będzie to, z czym będzie Patryk miał najwięcej problemów. Oczywiście bardzo dobry boks, solidny, solidny boks, super zapasy, ta siła fizyczna, mimo że Patryk też się poprawił. Myślę, że to wszystko jest jeszcze troszeczkę po prostu za mało, żeby rudka zaskoczyć. Palowy, no dobrnęliśmy w zasadzie do końca, do końca naszych, naszych typowań. Ja myślę, że z tych typowań i też z, ze sposobów walki, które mówiliśmy przy każdym starciu, każdy wybierze sobie taki kupon, który będzie absolutnie pewniaczkowy. My już nie będziemy może skreślać, tak jak robiliśmy to przy okazji poprzedniego, a myślę, że każdy na podstawie naszych typowań bardzo zbieżnych, wyjątkowo bardzo zbieżnych, będzie w stanie coś sobie dla siebie wybrać się, czego oczywiście serdecznie życzymy, bo my też te kupony będziemy skreślać. Dobrej zabawy przy bitwie na, na Radom z kuponem w ręku i mam nadzieję, że w niedzielę wszyscy będziemy świętować. Panowie, dziękuję Wam bardzo za kolejne, kolejnie fajnie spędzony czas typując galę na KSW dla Fortunki. Bartek Stachura. Dzięki serdecznie. Krzysiek Gutowski. Dzięki. Ja się nie żegnam, nie przedstawiam, bo to, ja to jeszcze posiedzę. Będziemy typy, to będziemy tabelki, będzie wszystko. Zieloności na kuponach Życzę serdecznie i uraz. Bęk. Dobra. I teraz naciskam.